tarczej kategorii 77 kg. Jakub Boczek kontra Michał Boduszek. Zdecydowanie bardziej doświadczony reprezentant Rio Grappling Wrocław. To będzie jego trzecia walka. A mowa oczywiście o Jakubie Boczku dla organizacji profesjonalnej ligi MMA. Na razie dwie walki, dwa zwycięstwa. Pierwsza z Leszkiem Mosingiewiczem, druga a z Tomaszem Dybowskim. Zobaczymy, czy teraz jego łupem padnie również Michał Boduszek, reprezentant klubu World of Lubliniec. Zawsze, gdy wspomnieliśmy o Jakubie Boczku, to myśleliśmy o parterze, bo on gdzieś tam w tej właśnie płaszczyźnie czuł się teoretycznie najlepiej. Brazylijskie jiu-jitsu w tym się specjalizuje, ale już po ostatnim pojedynku na gali PL MMA opowiadał o tym, że chciał troszkę inaczej, że chciał trochę zmienić właśnie te skojarzenia z jego osobą. Popatrzmy, jak będzie dzisiaj. No dziś na razie w ogóle nawet nie pomyślał przez chwilę o tym, żeby gdzieś ten pojedynek przenieść w inną płaszczyznę. Cały czas wymiany ciosów i cały czas walka w dość twardej stójce. A śmignął teraz Boczek high kickiem, a centymetry od głowy swojego rywala. On, wspominałeś o tym parterze Boczka, to faktycznie ten rekord 4 zwycięstw, 3 z nich przez poddanie na absolutnie wystawia wizytówkę jako bardzo sprawnego grapplera. Na razie musi chyba Michał Boduszek otrząsnąć się z tego początku. A widzimy, że lekko zaczerwieniona twarz zdradza, że te ciosy Boczka dochodzą do jego głowy. Bardzo dużo oddaje placu gry. A Michał Boduszek, to nie jest dobra informacja dla niego. Już ten pierwszy stres powinien opaść. Teraz powinien zabrać się do roboty. I właśnie to zrobił, trafiając lewym prostym. Ale chyba wpada w gilotynę. Tak jest, ta głowa zapada bardzo, bardzo ciasno. Pracuje się, aby poprawić uchwyty Boczek i... A teraz musi Boduszek martwić się, aby przypadkiem, no właśnie, nie oddać się gardzie. Wobec tego szybciutko sam schodzi w parter. Ale oddaje prawie Borowi. Boczek będzie pracował mocnymi ciosami. Będzie pracował i rzeczywiście uderza bardzo mocno. Teraz ma bardzo dobrą pozycję do tego, żeby swojego rywala i łokciami jeszcze tutaj zdecydowanie powijać. Jest na razie przynajmniej Jakub Boczek osobą dominującą w klatce. Na razie to on tutaj zdecydowanie narzucił rytmy temu pojedynkowi. No popatrzmy, czy będzie w stanie, tak jak mówiłeś, otrząsnąć się Michał Boduszek. Nie tylko zrzucić na razie wciskającego go w siatkę rywala, ale również odrzucić tą presję, która tam mu strasznie przeszkadza. Na razie to przerzucił, zrzucił i położył sobie Jakub Boczek rywala na ziemię, więc jest parter. Wspomniałem się o tym, że mówił o tym, że chce troszeczkę połączyć stójce, no ale jednak natura grapplera bierze górę i ponownie zaprasza swojego rywala parteru. Ma dużo czasu jeszcze, ponad 2 minuty Jakub Boczek, aby popracować teraz nad Michałem Boduszkiem. No a reprezentant klubu z Lublińca musi zabierać się do roboty, bo tą stójeczkę troszeczkę przespał, a teraz przygrywa tą parterową batalię, będąc na plecach. No, czyżby tutaj zastawił pułapkę w postaci trójkąta nogami. Długie nogi Boduszka, to oczywiście najbardziej predysponuje go do ataku, ekwilibrystycznych ataków. I próbował jeszcze przed sekundą kolejna próba wyciągnięcia tych nóg, ale to się po raz kolejny też nie powiodło. Dobrze blokuje zakusy rywala Jakub Boczek i konsekwentnie na razie pracuje nad rywalem w parterze. Jest już przejście gardy i idzie dalej. Jest tą pozycją Jakub Boczek. Świetnie, pozycja boczna i teraz będzie... A chciał z tej pozycji bocznej podracować, no właśnie łokciem. To jest rewelacyjna pozycja do tego, aby rozbijać twarz rywala mocnym łokciem. No i popatrzmy, czy ten mocny łokieć będzie, jak często będzie. Teraz proszę, ależ był bliski, Jakub Boczek, dobry atak. Jeszcze jedna próba i czyżby to w taki sposób miało nam się zakończyć, popatrzmy. I szarpie tam klucz na rękę popularną Amerykanę Jakub Boczek. Dwa razy Amerykana, dwa razy nieudane podejście pod Amerykanę. No popatrzmy, czy będzie trzecie, podnosi do 3 razy sztuka, czy zaryzykuje właśnie 3 raz Jakub Boczek. Na razie zupełnie inne rozwiązanie. Teraz zosiady i... No aż mi się nie chce wiedzieć, raz będziemy świadkami. Tak jest, siedzi. Kwestia sekund i koniec. Po raz trzeci. Kalifornia MMA 48 zrzuceniem za pleców. Tym razem autorem Jakub Boczek.